czwartek, 25 kwietnia, w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się 9. edycja łańcuckich targów pracy. Otwarcia dokonali dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Kuźniar oraz starosta łańcucki Adam Krzysztoń. Organizatorzy za główny cel postawili sobie wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz możliwość bezpośredniego zaprezentowania ofert osobom bezrobotnym. Ideą targów pracy jest przede wszystkim stworzenie możliwości, aby nasi przedsiębiorcy mogli się wypromować, aby osoby, które są zainteresowane znalezieniem pracy, wiedziały, że takie firmy istnieją. Jednocześnie pracodawcy przychodzący na targi przedstawiają swoje oferty pracy, swoje możliwości zatrudnienia i swoje wymagania. Przedstawiciele firm wyszli do osób poszukujących zatrudnienia ze specjalnie przygotowanymi ofertami. Poszukujemy pielęgniarek, położnych, opiekunek dla osób starszych i to jest taka perspektywa. Na razie się rozglądamy, czy byliby zainteresowani po prostu taką pracą. Szukamy ludzi, którzy są związani z branżą drewną, obróbką drewna. Na pewno szukamy ludzi, którzy mają doświadczenie w obróbce jako stolarze i na pewno szukamy też operatora CNC i operatora związanego z obsługą jakościową produkcji. Też znajdzie się praca dla osób niemieckojęzycznych, ponieważ rozwijamy swoją ofertę na tamte rynki, więc serdecznie zapraszamy do składania oferty. Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem. Jak w związku z tym wyglądał problem bezrobocia w naszym regionie? Problem bezrobocia jako taki nie jest, nazwijmy, tragiczny, jak to było jeszcze 10 lat wcześniej, czy nawet 5. W tej chwili stopa oscyluje między 10 a 11%. Jest to liczba około 3000 rejestrowanych osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy, jak zapewnia dyrektor Marek Kuźniar, dysponuje środkami pomocowymi, z których może korzystać coraz więcej bezrobotnych. Posiadamy środki tak na Funduszu Pracy, jak i na Europejskim Funduszu Społecznym. W tym wymiarze środków, jakie urząd posiada, jest w stanie co trzeciej osobie zarejestrowanej pomóc finansowo. Czy to w postaci szkolenia, czy prac interwencyjnych, stażu, bonów stażowych, bonów zasiedleniowych, bonów zatrudnieniowych. I te wszystkie zadania urząd realizuje. Zagadnienia toczącej się piętro wyżej konferencji dotyczyły współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi, reprezentowanymi przez dyrektorów placówek, a przedsiębiorcami. Obecni byli również przedstawiciele strefy Europark Mielec, prezentując nowe zasady wspierania inwestycji.